Jak zapewne część z Was wie, nie jestem typem kinomana, nie oglądam zbyt wiele filmów, a jeśli już, to są to typowe klasyki jak Ojciec Chrzestny, Leon Zawodowiec czy Shrek. Zdecydowanie bardziej od oglądania filmów wolę czytać książki, które są zdecydowanie według mnie ciekawsze. Jednakże jest jedna osoba, której filmy oglądam z nadzwyczajną ciekawością i przyjemnością. Mamy oczywiście o Quentinie Tarantino, który całkiem niedawno stworzył swój najnowszy, ósmy już film, Nienawistna ósemka. Jako że Amerykanie mogli go oglądać już ponad miesiąc temu, a w Polsce oczywiście możemy go oglądać dopiero od bodajże tamtego poniedziałku, wybrałem się na niego jak najszybciej, kiedy tylko miałem czas i powiem wam, że się zawiodłem. Zawiodłem się, bo film jest zdecydowanie lepszy niż wskazywałyby na to recenzje. Spodziewałem się jakiegoś praktycznie najgorszego filmu Tarantino, a dostałem Wściekłe psy podlane westernowskim sosem. Nie będę się tu rozwodził nad technikaliami, wiem tylko, że film został nakręcony na 70 mm taśmie, a nareszcie kompletnie się nie znam. Dźwięk był spoko, obraz był spoko, wszystko Full HD, kurde UPC, ale ogólnie naprawdę kawał dobrego kina. Jeśli macie zamiar wybrać się na ten film, a myślicie, że będzie tam kupa akcji, kupa śmiechu, kupa wszystkiego, no to tu możecie się zawieść. Bo jest to typowy Tarantino, czyli połowa filmu gadania, a połowa to praktycznie rzeźnia. Przez połowę filmu narasta napięcie, by w końcu skumulować się w jednym punkcie i rozładować je kompletną sieczką. Postaram się nie opowiedzieć tu za dużo fabuły, ale jak zapewne wiecie, to traktuje ona o 8 przypadkowych ludziach, którzy spotykają się w pasmanterii Mini podczas zawiei śnieżnej, znaczy bardziej śnieżycy. Teoretycznie nie są oni w żaden sposób ze sobą powiązani, jednak w praktyce jest całkiem inaczej i w końcu akcja tak się zazębia, że dochodzi do tego, co najbardziej lubimy w filmach Tarantino. Także jeśli idziecie na to, żeby zobaczyć odpadające, wybuchające głowy, no to się nie zawiedziecie, bo jest to kolejny tego typu film Tarantino. Nie zauważyłem w tym filmie jakichś szczególnych wad. Ktoś tam wspominał, gdzieś tam czytałem, że ponoć jest jakaś jedna poważniejsza luka fabularna. Jedna. Bardzo dużo. Ja jej nawet nie zauważyłem. Jedyną wadą, którą mógłbym wymienić, to to, że w kinie, w którym byłem, czyli Częstochowa Galeria Jurajska, było kurewsko wręcz zimno, ale niespecjalnie traktuję to jako minus, bo film jest umiejscowiony w takiej dosyć bardzo, bardzo zimowej scenerii i bardzo pozwalało to dobrze wczuć się w klimat. Jak bardzo chciałbym być oryginalny i powiedzieć coś w stylu: o, film mi się nie podobał, był kompletnie do dupy, tak tym razem nie mogę się na to zdobyć, bo film był naprawdę według mnie świetny. Gra aktorska była bardzo spoko, chociaż Samuel L. Jackson grał Samuel L. Jacksona, tak jak on gra zawsze praktycznie tak samo, ale okej, szanuję go za to. Tim Roth, który zagrał według mnie świetnie takiego typowego Angola, naprawdę dobra rola i jakoś tam reszta aktorów dobrze, ale jakoś takich nie zauważyłem. Tych dwóch naprawdę lubię. Pojawia się nawet Channing Tatum, którego znacie może na pewno znacie z takich filmów, typowych takich komedii romantycznych chyba. Ja go chyba kojarzę najbardziej z tego tańczącego wybryku natury, jakim jest Step Up, coś tam, chyba jakiś tam taniec, sraniec, wubaniec. Podsumowując, jest to po prostu świetny film, jednakże jeśli spodziewacie się naprawdę wartkiej akcji, to lepiej na niego nie idźcie. Jeśli po prostu chcecie wystrzałów ciągle i tego wszystkiego, no to nie jest film dla was. Jednakże jeśli chcecie posłuchać świetnych dialogów, a tutaj mam na myśli szczególnie L. Jacksona, który ma naprawdę jeden świetny monolog w tym filmie, znaczy reszta jest spoko, ale ten jest naprawdę dobry, czyli dialogów przez pół filmu i potem zobaczyć dopiero to rozładowanie napięcia, to jest to film dla ciebie. A jeśli lubisz Tarantino, to i tak już na niego poszedłeś, także poszedłeś, także spoko. Film polecam, jest świetny, 9 na 10, nie? Bo według mnie
Nie jest to najgorszy film Tarantino. Nie jest też najlepszy, ale jest naprawdę, naprawdę dobry. Także szczerze polecam. Na koniec chciałbym jeszcze oczywiście dodać, że